Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra. Zapraszamy Państwa serdecznie. Robimy krótką taką przerwę. Niech Państwo sobie pomedytują. Jak widzisz rolę Chin właśnie w tej, no
trudnej bardzo konstrukcji w tej chwili interesów europejskich, gdzie my chcemy być bezpieczni, a Niemcy chcą mieć sojusz z Rosją. Chiny też mają swoją strategię i to one chcą stać się krajem pierwszym na świecie. Co prawda prezydent i szef partii komunistycznej powiedział na ostatnim zjeździe tej partii, że Chiny potrzebują 50 lat spokoju, jak rozumiem, do tego, żeby wyszły na to pierwsze miejsce, to oczywiście pierwszą reakcją Amerykanów będzie nie dawać im tego spokoju i wejść w ostre z nimi konkurencję, jak na przykład w tę wojnę handlową, którą jak na razie jakby Amerykanie wygrywają, chociaż powody mogą być czasami bardzo zaskakujące, ale jeżeli Chiny będą szły do Europy z tą inwazją biznesową, handlową, inwestycyjną, to czy, jakim będą według Ciebie czynnikiem w relacjach Niemcy, Polska, Rosja, czyli w relacjach europejskich? No, zawsze można mieć spojrzenie optymistyczne i pesymistyczne. Czy optymistyczne polega na tym, że no, im bardziej kraje ze sobą handlują, tym bardziej każdy zarabia i wszyscy są zadowoleni. No, tak jest, dopóki ten handel nie daje komuś zbyt dużej przewagi i ona się nie przekłada na zależność polityczną. No tak jest właśnie między Niemcami, a na przykład Czechami czy Grecją. Mnie się wydaje, że europejski no, mają z jednej strony duże ambicje, jeśli idzie o Europę i myślą sobie o tym, że kraje europejskie w sumie w Unii liczą, więc mają większą ludność, mają duży krajowy produkt ze Stanów Zjednoczonych i że powinny kraje europejskie odgrywać ważną rolę światową. Otóż no, okazuje się, że sama ludność nie wystarcza. Unia Europejska, kraje Unii nie mają wystarczającego kapitału, nie mają nowoczesnych technologii, takich jak mają Stany Zjednoczone i tak jakby, no, moim zdaniem politycy w Unii Europejskiej powinni swoje ambicje dopasować do możliwości i zrozumieć, że w rywalizacji z Chinami Europa sama nie ma żadnych szans. Ma szansę razem ze Stanami Zjednoczonymi. Bez Stanów Zjednoczonych będzie no, przedmiotem konsumpcji. No, czyli tak. Drugi błąd tej polityki niemiecko-europejskiej, niedocenianie Chin i tej prędkości, z jaką Chiny idą w naszym kierunku. Jeżeli jest tak, że Ameryka uważa Chiny... Ameryka się mówi, nie żadna Ameryka, tylko Ameryka. Może zagrozić... Mówi się Ameryka. ...gospodarczo, a może w perspektywie wielu lat i militarnie, to właśnie trudno sobie wyobrazić, jak Europie, jak tej gospodarce europejskiej czy tam politykom może się wydawać, że oni wygrają konkurencję z Chinami, nawet też mają sojusz z Rosją, więc Rosję rozgrywają. Ktoś opowiadał ten... Właśnie, to już widzicie Państwo. Oto Ameryka, oto Ameryka. Pytanie, czego wy się najbardziej boicie? Czyli po cośmy tu przyjechali? Co możemy wam dać? A nasi odpowiedzieli, że najbardziej boją się Rosji. No i oni niestety obiad się zepsuł, bo pół godziny Chińczycy się śmiali. Cały czas dopytywali, jak to możliwe, bo oni Chiny widzą Rosję od strony Sowery jako bardzo słabą, gdzie wchodzą jak masło. Widzą z Rosji jako junior partnera, a nie prawdziwego partnera, co jest zrozumiałe i myślę, że tak jest i będzie. Myślę, że największą klęską Putina jest to, że przez ostatnie kilkanaście lat Chiny szły niezwykle dynamicznie do przodu, a Rosja na tle Chin
praktycznie stoi w miejscu pod każdym względem i może się bawić w jakieś agresje na Gruzję, czy na Syrię, czy na Ukrainę, ale jeśli idzie o jakby to być pozycję w świecie globalnym wobec USA i Chin, no to tak jakby cofa się, ponieważ i Ameryka, i Chiny idą do przodu, a Rosja pod każdym względem jest w stanie stagnacji. No ale właśnie dlatego być może, że tym braku rozwoju, bo pewnie rozwój kojarzy się jednak z jakąś formą, jeśli nie demokracji, to konkurencji, wolnego rynku, pobudzenia zasobów. Przy takim dyktaturze to raczej jest o to trudne. To może oni właśnie widzą szansę na podniesienie pozycji właśnie przez sojusz z Niemcami, jakoś tam z Europą Zachodnią i jakoś tam wykorzystując współpracę z Chinami, jeśli nawet ta współpraca nie jest dla Rosji specjalnie korzystna. To pytanie dostała nam minuta, czy Ameryka może zasadniczo pomóc, czy to jest w interesie. Żeby Ameryka no to przyszła. Dobra. Interes amerykański nie jest pomóc Polsce. Ale po co? Interes amerykański jest zachować europejskie interesy Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone muszą się przede wszystkim interesować tymi krajami, które są wobec Ameryki życzliwe. Otóż Polska jest wyjątkowa, ponieważ i elita polityczna, i społeczeństwo jest proamerykańskie, coś bardzo rzadkie i w Europie, i na świecie. I z tego punktu widzenia uważam, że tutaj jest dla mnie oczywiste, czemu Ameryka się nami interesuje. Druga rzecz to jest nasze położenie geopolityczne, które, no jak mówią znawcy geopolityki, pozwala mieć wpływ na to, co się dzieje w Europie. To już przed II wojną światową w Wielkiej Brytanii byli tacy specjaliści, którzy jasno mówili, że kto ma wpływ w Polsce, ma wpływ na Europę. Więc rzeczywiście wpływy amerykańskie w Polsce utrudniają budowę sojuszu rosyjsko-niemieckiego. Oby tak było. Spotkamy się za tydzień. Będziemy rozmawiali tym razem o Bliskim Wschodzie. No 30 złotych płaci za występce. Dziękuję. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jestem, nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, wniósł, zawiesił i podłączył? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze do Wi-Fi go podłączyli. Kiedy? Teraz w Media Expert. A już, pan, patrz. Jak oni te reklamy, wiesz, dziady reklamy włączają. Patrz, łasty nie reklamy. Dlaczego nie ma w Radiu Maria reklam? No właśnie dlatego. Zdrowaś Maryja. Lepiej jak oni zdrowaś Maryja plotkują. Bo plotkowanie to jest coś obrzydliwego. No nie? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Solidarność zapowiada kolejne akcje związane z postulatami związku. Jak była na początku, teraz i zawsze. Strajkowe podsumowano spotkania z posłami i senatorami Zjednoczonej Prawicy. Jak mówi rzecznik związku Marek Lewandowski, nie było oczekiwanej reakcji. Wynik tej akcji, bo nie jest imponujący, większość posłów senatorów jednoznacznie wskazywała, że
nie mogą, sugerowali poprzez spotkanie z kierownictwem partii. W każdym razie oceniają to do przekonania, że kontynuujemy nasze działania. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski mówił w Polskim Radiu 24, że dialog będzie kontynuowany. Zaznaczył, że rząd wciąż chce, by wynagrodzenia wzrastały, jednak nie wszystkie postulaty są możliwe do zrealizowania od razu. Staramy się spełniać w miarę możliwości państwa wszystkie postulaty w różnych względach, nie tylko płacowe. Możliwości budżetowe są takie, no my odziedziczyliśmy państwo ponad bilionowy dług. Dzisiaj obniżamy tempo przyrastania długu, ale jeszcze wciąż państwo polskie się zadłuża, a jesteśmy w Unii Europejskiej, która nam zakazuje przekroczenia pewnego progu wzrostu zadłużenia. Główne postulaty Solidarności to m.in. wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, czy podwyżki w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż podwyżki w służbach mundurowych. Unijni inspektorzy kontrolują zakład pod Ostrowią Mazowiecką, w którym doszło do nielegalnego uboju. No widzisz, ubój. Nielegalny trzysk. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nielegalny ubój nielegalny. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, a w wieki wieków. O mój Jezus, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. No i dobrze. Księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża, przewodniczył ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.
święto przy grobie Jana Pawła II była głównym punktem rozpoczętej wczoraj dwudniowej wizyty polskiego prezydenta w stolicy apostolskiej. Tuż po Eucharystii Andrzej Duda i jego małżonka złożyli wieniec przy grobie papieża Polaka. Wcześniej na stronie kancelarii prezydenta pojawiło się specjalne przesłanie głowy państwa z okazji rocznicy wyboru księdza kardynała Wojtyły na papieża. Prezydent Andrzej Duda podkreślał w nim, że my Polacy zawdzięczamy świętemu Janowi Pawłowi szczególnie wiele. Jego słowa dodawały nam otuchy w czasach walki o wolność i były drogowskazem w trudnym procesie budowy niepodległego państwa, mówił najwyższy przedstawiciel Królestwa Polskiego. Dziś chcemy podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za wszystko, co zrobił dla nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie budzi nas na pokuszenie, ale nas zbawi. Zdrowa i zaliżować swoją zamęczną błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowa i Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowa Ci Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowa Ci Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Ci Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Ci Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Ci Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Ci Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Ci Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowa Ci Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Modliło się małżeństwo. Przebacz nam naszym grzechom, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i zbawaj ich badania, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego zbawienia, którzy mają na miejscu w sercu. Modliło się małżeństwo Bożena i Tadeusz Michowa. Aby Państwa prowadzili na wszystkim, a to jest Policja Piąta Śmierć Pana Jezusa na wyższe zakupy. Aby Państwo dokonało się. Dokonało się zbawienie świata. To jest jedyne do pomocy. Czego krzyża na policję. Ciało rozbrojenia do sądzącego bardzo konkretnego rodzaju testament z podkrzyża, który pozwala nam na rację do dzisiaj rozłamy przepuszczenie też rzeczy, które matce na święcie posiadają się rację, które nasza matka i ciągle zasiąguje pokusy, a narodowanka swoje krzyż z obsolą, ale nam to odkrywa. Mówimy o tym, jak
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. Nie wódź nas na pogrzeszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego dziecka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Jego intencji, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić o trzewach naszych, ale o trzewach swych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj. Serdeczny Bóg, zapłać za wspólną modlitwę modliła się Elżbieta Zdebska. Świętego Jana Pawła II, bo najświętszą Maryjkę Gwiazdę Ewangelizacji. Maryjo, w poranek 50. miejsce, zbarłaś swą modlitwą, a początek ewangelizacji, w niebie, co zapisywał
za sprawą Ducha Świętego, także dzisiaj w czasach niepokoju i nadziei otaczaj mnie w stanie opieką, prowadź kości, nie spełniając znaka Chrystusa Pana, niesie dobrą nowinę zbawienia, sytuację ludziom i narodom we wszystkich zakątkach dzieci. Wskazuj nam drogi życia, owacje, nadzieje, próby, abyśmy dołamując wierności, pomógł człowiekowi, mieli z pokorą i odwagą, przekazywać na falach eteru, umysłom i sercom, radosną wieścią o Jezusie, świadków i cieszących ludzi. Maryjo, gwiazda ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką, aby Ojca i Syna, Jeszcze byliśmy w Gołoszu,
Yeah.
mamy 4 zapowietrzące. Nie jest to zakazane chorobą, ale nie są zarażone. Dopóki nie są przeznaczane do obrotu, testy tylko utylizowane. I ta świadomość powinna być dzisiaj. Jak wszyscy ci, którzy mówią inaczej, to po prostu kłamią i nie mają prawdy i nie korzyści tutaj się polskiej gospodarce, polskich rolników. To my chcemy mieć i ta świadomość musi być. Jeszcze raz powiem, że ta ustawa daje szansę, że rolnikom Thank you.
potrzeby. Dostępem do osób puszczonych, ptactwa, nawet przestrzelanie gryzoni w tych obszarach, jak już wspomniałem, ogromne środki objęte ograniczeniami. Wtedy mamy szansę, że tą chorobę zdusimy, jak to się mówi, często w zarodku. Takie szanse są. Jest dość wiele nadzieję, że rozsądnym, logicznym zrozumieniem sprawy nie doprowadzimy do sytuacji niezrozumiałych. Będziemy prowadzić działania racjonalne, które wyeliminują chorobę naszego kraju. Podsumowując, krajobrady w Senacie się zakończą głosowaniem nad tymi ustawami. Niech Senat przegłosuje pozytywnie, jeszcze mówię o ustawie ochrony zdrowia, nowelizacji ustawy, to przejdą wtedy one pod już. Nie będzie prawem poprawy zgłoszonych, to wtedy bezpośrednio kieruje się sprawę do pana prezydenta, czekając 20 dni na podpis pana prezydenta. Kierując sprawę aresztu, tam tu problemu nie było poprawek, jeżeli chodzi o sprawę, też nie rodzice. Nie zapowiadają się poprawki, mówię poprawki do godzina. Sprawa, której jeszcze chcemy się przyjrzeć bliżej, a mianowicie chodzi o
plany kiedyś przyszłych planów w sumie razie, ale plany rozmieszczenia w Polsce baz wojskowych USA i to jest sprawa, o której od kilku dni się rozmawia, mówi. Zobaczymy, jakie będą konkrety, zobaczymy, jak Amerykanie, że tak powiem, do tego podejdą. Mówi się, jeżeli Ameryka czegoś chce, naprawdę, to się stanie, chociażby nie wiadomo, jakie były przeszkody. Ale tutaj nasz komentarz i tutaj ocenę sytuacji poprosiliśmy pana doktora Leszka Pieczeka. Witamy serdecznie, panie doktorze. Cześć, może pan doktor jest historykiem, jest także dziennikarzem. No i oczywiście przypatruje się sprawom wojskowym, skąd w kontekście też historii najnowszej. Panie doktorze, na początku taka informacja. Wiceszef MSZ Rosji Aleksander Gruszko komentuje plany rozmieszczenia w Polsce baz wojskowych. Powiedział, że byłoby to sprzeczne z interesami bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego i zapewnił, że Rosja ma różne sposoby wzmocnienia swojego bezpieczeństwa. Jak to czytać? No na pewno ten komunikat nie może dziwić. Rosja na pewno będzie wydawała kolejne takie komunikaty, wskazując, że taka baza amerykańska w Polsce zagrażałaby europejskiemu bezpieczeństwu, naruszała równowagę NATO-Rosja, która to równowaga została wcześniej ustalona przez obydwie strony i to na pewno nie dziwi. Jeszcze będziemy mieli do czynienia z mocniejszymi komunikatami w tym zakresie. Na pewno mnie przynajmniej nie dziwi ten komunikat. A sprawa w ogóle baz i w tym momencie, jak pan doktor uważa, czy już są pewne takie, że tak powiem, kroki, które wskazują, że jednak Ameryka poważnie zajmie się tą sprawą i będzie to chciała wykończyć? Czy po prostu to jest takie troszeczkę, jak mówić, takie, no, zachowujcie się dobrze, dbajcie dalej o swoją tutaj obronność, a pomyślimy o tym w przyszłości? Ja powiem tak, no, ten pomysł generalnie usytuowania całej bazy amerykańskich wojsk nie jest pomysłem nowym, o nim się już wcześniej mówiło, ale tak naprawdę realne rozmowy na ten temat dopiero nastąpiły, gdy prezydentem USA został Donald Trump. On ma zupełnie inne podejście do europejskiego bezpieczeństwa niż jego poprzednik Barack Obama. On jeszcze w czasach ministra Macierewicza przygotował taki specjalny dokument w tej sprawie zatytułowany Propozycja stałej obecności USA w Polsce. No i on mówił konkretnie już o tej bazie, wyliczał argumenty za tym, żeby ją usytuować w Polsce. No między innymi w tym dokumencie wskazano, że rosyjskie siły w rejonie Kaliningradu liczą 225 tysięcy żołnierzy, są wyposażone w nowoczesną broń i tak naprawdę są przygotowane, są gotowe do wykonania uderzenia na któregoś z sąsiadów, czy to będzie Polska, czy kraje bałtyckie, to tutaj możemy dyskutować. Ale w dokumencie również zaproponowano inne rzeczy, bardziej konkretne, mianowicie, że powinna to być pełna amerykańska dywizja, czyli około 25-30 tysięcy żołnierzy, wyposażona w czołgi, transportery, wyrzutnie rakiet. Wskazano również rejon, optymalny rejon jej dyslokacji, czyli okolice Bydgoszczy, Torunia. No i była tam deklaracja, że ten koszt stacjonowania takiej dywizji, czyli około 2 miliardów dolarów, Polska jest w stanie pokryć czy partycypować w tej zasadniczej części tej kwoty. I ten dokument został przekazany stronie amerykańskiej, rozpoczęły się rozmowy, ale tak naprawdę te rozmowy gdzieś tam stanęły w takim martwym punkcie. Sytuacja się zmieniła w sierpniu tego roku, gdy amerykański kongres przyjął poprawkę do ustawy o tak zwanej autoryzacji wydatków na obronę narodową. I w tej poprawce była mowa o tym, żeby szef amerykańskiego resortu obrony nie później niż do 1 marca 2019 roku przygotował taki raport na temat wykonalności i zasadności stałego stacjonowania
amerykańskich wojsk w Polsce. I na pewno to może oznaczać, że ta pozytywna decyzja Waszyngtonu w tej sprawie jest już blisko i tak naprawdę potrzeba jedynie odpowiedniego do niej uzasadnienia. I na pewno ten raport szefa amerykańskiego resortu obrony, który ma być przygotowany, takim uzasadnieniem może być. I wydaje się, że ta decyzja właśnie jest blisko, no bo w czasie wizyty prezydenta Dudy ze strony Donalda Trumpa taki komunikat na pewno popłynął, taki przekaz. Nawet jego ostatnie wystąpienie w ONZ, wystąpienie prezydenta Trumpa też wydawało się zawierać taki komunikat. Że raz się przyjrzymy, panie doktorze, na taką sprawę, no bo tak, Stany Zjednoczone są potentatem gospodarczym, także militarnym. Mówią bardzo wyraźnie, mamy takie uzbrojenie, mamy taką liczbę, taką armię, czy takie armię, że nikt tam, mówiąc potocznie, nie podskoczy, a z drugiej strony chcemy, no bo jakieś interesy też mają w tym, żeby takie bazy były na terenie Europy. To znaczy jest to też bezpieczeństwo rozumiane w sensie tego jedności paktu NATO. Ale wiadomo, że pewne przesunięcie zawsze może się nieraz dokonać na niekorzyść tego właśnie wielkiego państwa. Więc to jest też takie zabezpieczenie tutaj militarne strony amerykańskiej. To nie jest tylko taka pomoc bogatego wujka, prawda? No więc właśnie, nie należy samego pomysłu amerykańskiej bazy w Polsce rozpatrywać wyłącznie w kontekście relacji Rosja-Stany Zjednoczone. Tutaj bardzo ważny jest ten kontekst wewnątrzeuropejski, wewnątrznatowski, no bo pamiętajmy, że Donald Trump wielokrotnie upominał Niemcy i inne kraje zachodnie na to, że nie ponoszą znaczących wydatków na obronę, nie partycypują w kosztach euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Tutaj chodzi o te 2% PKB, które mają być wydawane na cele obronne przez poszczególne kraje członkowskie NATO. Niemcy płacą niewiele ponad 1,3% swojego PKB, a więc zdecydowanie za mało. I tutaj w mojej ocenie Trump przygotowuje się do tego, żeby powstanie takiej bazy w Polsce wiązało się z dyslokacją części amerykańskich sił, które do tej pory stacjonowały w Niemczech. To ma być taki krok, który będzie zawierał w sobie presję na rząd w Berlinie, żeby ten bardziej ponosił koszta euroatlantyckiego bezpieczeństwa. I tutaj ten element wydaje się w całej tej sprawie być bardzo, bardzo ważny. No i to słowo jest, jak to się mówi, rozwojowa. A pan doktor ma informacje na przykład, jakie są też korzyści, może być niemilitarne z obecności takiej bazy. Ja na przykład nie wiem, czy wygląda, taka baza jest większa w Ramsztajn, tak? Czy też wpływa na lokalne środowisko, na jakieś tam, prawda, rozwój też gospodarczy regionu? No na pewno, dlatego że tak, no mamy do czynienia z sytuacją, w której stacjonują amerykańskie wojska, prawie 100 tysięcy, tam poniżej trochę 100 tysięcy w Niemczech. Te wojska potrzebują żywności, energii elektrycznej, no trzeba je obsługiwać, z tego korzysta część polskich firm. I to jest ten bardzo taki realny wymiar stacjonowania amerykańskich wojsk. No ale największa korzyść to jest oczywiście to, że będziemy mieli do czynienia z realnym wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe zawsze kosztuje, ono ma swoją cenę, ale warto nie zabrać, bo jest taka rzymska zasada civis pacem para bellum. Dosłownie można by ją przetłumaczyć: jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. I myślę, że w tym wymiarze to jest ta największa korzyść, że od czasów naszego wstąpienia do NATO mamy taki, będziemy mieli do czynienia z takim najważniejszym krokiem, który wzmocni polskie bezpieczeństwo na wypadek, na ewentualność przyszłej wojny.
Czy do niej dojdzie? Tego nie wiemy, ale lepiej być do niej przygotowany. Tak to wygląda, a na razie więc ten tuż wymaga czasu. Czekamy na raport Pentagonu na wiosnę, prawda? To będzie pierwszy. Odpadliśmy krok, a potem dalszy już. Jeżeli taki będzie, taka będzie wola, to procedowanie dalszych tutaj kroków. Na pewno teraz przyjadą przedstawiciele Pentagonu, będą sprawdzać możliwości nie najlepsze takich miejsc, bo to są wiele faktorów na to wpływa, prawda? Że i położenie, i pewne rzeczy, o których nie wiemy, a które są pewną tajemnicą też wojskową czy państwową. Tak, no tutaj będzie cały proces już techniczny, który będzie zmierzał do zainstalowania takiej bazy. Ale tak jak powiedziałem, wydaje się, że ta decyzja polityczna w rękach Waszyngtonu już zapadła, że teraz jedynie chodzi o uzasadnienie tej decyzji.